Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie w murach Instytutu Teologiczno-Pastoralnego i Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie na pierwszym wykładzie z cyklu Zakochani w teologii, zakochani w Bogu przede wszystkim jednak. A osobą, która nas tutaj gromadzi, jednoczy jest Józef Ratzinger, Benedykt XVI. W tym roku papież zmarł i ten właśnie fakt stał się motywem do tego, aby się tutaj spotkać. Kiedyś w starożytności tematy teologiczne były na tyle ważne, że dyskutowano o nich nawet w karczmach, na ulicach, na skrzyżowaniach. Dzisiaj wydaje się, że może teologia już niekoniecznie nas dotyka i interesuje. Może nie dotyka realnego życia i realnych problemów przeciętnych ludzi, ale okazuje się, że prawdopodobnie ma to związek także z jakością tejże teologii i też z pytaniami, jakie stawiamy teologii i też odpowiedziami, jakie uzyskujemy od teologów. W maju zeszłego roku byłem w Rzymie i miałem okazję wysłuchać wystąpienia kardynała Gerharda Müllera, który stwierdził, że w historii papiestwa mieliśmy tak naprawdę tylko czterech teologów, prawdziwych teologów. Pozostali papieże to byli kanoniści, duszpasterze, ale nie byli to teolodzy. Mówił o Grzegorzu Wielkim, o Leonie Wielkim, Innocentym IV i właśnie Ratzingerze. Ciekawe, że jedyny teolog według niego, jaki był w ostatnich wiekach, może Benedykt XIV, to właściwie tylko Józef Ratzinger. I chciałbym, żeby te nasze spotkania, pierwsze dzisiaj kwietniowe, będzie się koncentrowało wokół, jak widzimy, tematu, czy Bóg istnieje, jak przekonywać niewierzących, odchodzących z Kościoła. I naszym gościem będzie ksiądz profesor doktor habilitowany Krzysztof Kaucha z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ale może także już mogę dzisiaj nawet zaprosić, żeby to mieć jakoś w pamięci, na kolejne spotkanie w maju, kiedy naszym gościem tu w Rzeszowie będzie właśnie ksiądz kardynał Gerhard Ludwig Müller i ksiądz Krzysztof Guść, który jest polskim wydawcą Opera Omnia, czyli wszystkich dzieł, jakie napisał Ratzinger w swoim życiu. Dlaczego, moi drodzy, właśnie Ratzinger? Niesamowita inteligencja, wielka kultura humanistyczna, ale przede wszystkim wielka inteligencja wiary. Szczególnie zdumiewa jego dogłębna znajomość fundamentów i podstawowych założeń wiary, jego połączenie wiary i rozumu. Tarsicio Bertone, jego wielki, długoletni współpracownik, kardynał salezjanin, mówił, że w wielkości swojej wiary i kultury, w swojej wielkości człowieka Bożego, Benedykt XVI wciąż miał świadomość swojej małości i naprawdę umiał być pokorny, umiał stanąć w prawdzie przed Bogiem. I może właśnie ta jego pokora, jego prawdziwe człowieczeństwo, jak ta kruszyna, jak kropla wody rozmyta w oceanie Bożej miłości, sprawiła, że stał się tak wielki. I przez to zyskał sobie wśród wielu tytuł nawet doktora Kościoła. Już nieformalnie nazywa się go doktorem Kościoła. Moi drodzy, naszym gościem, nie będę długo już mówił, zachęcał do słuchania, jest ksiądz Krzysztof Kaucha, pochodzący z Lublina. Tam ukończył i szkołę średnią, tam też wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego, przyjął święcenia, został księdzem lubelskiej diecezji. Rozpoczął swoje studia z teologii fundamentalnej, czyli takiej apologetyki w starym słownictwie, pod skrzydłami wybitnego teologa Mariana Ruseckiego, który stworzył wręcz lubelską szkołę teologii fundamentalnej. U niego też napisał swoją pracę magisterską i doktorat. Także ksiądz Krzysztof zrobił habilitację, jest już profesorem belwederskim, kierownikiem katedry teologii fundamentalnej. Ten Instytut Teologii Fundamentalnej, czy teraz sekcja, jest podzielona na sekcję chrystologiczną i eklezjologiczną. Ksiądz Krzysztof jest raczej eklezjologiem, choć pewnie się to zmienia. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Instytutu Teologii Fundamentalnej, sekretarza Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Obecnie jest też członkiem zarządu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych, przewodniczącym Komisji Teologii w Oddziale Lubelskim Polski Akademii Nauk. Także myślę, że ksiądz Krzysztof akurat został dlatego wybrany przez nas, bo jego książka profesorska jest właśnie książką poświęconą Ratzingerowi. Więc mamy przed sobą
kogoś, kto rzeczywiście Ratzingera czytał, przeczytał i poznał, więc jesteśmy w rękach eksperta, z czego się bardzo cieszę, że ksiądz profesor przyjął zaproszenie do Rzeszowa i będzie się z nami dzielił owocami swoich refleksji. Serdecznie witamy i zamieniamy się w słuch. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Bardzo dziękuję księże rektorze, profesorze Adamie za zaproszenie do Rzeszowa, do waszego pięknego miasta. Już teraz wszystko pojąłem po tym wprowadzeniu księdza rektora. Główne wydarzenie, jak na każdym koncercie czy gali bokserskiej, będzie w maju, za miesiąc. Będą naprawdę tutaj persony występować. A teraz no to tak potrzebowaliście kogoś właśnie do tych pierwszych walk na rozgrzewkę. Oczywiście żartuję, bardzo dziękuję za zaproszenie, jestem ogromnie wyróżniony. Bardzo serdecznie witam wszystkich zakochanych, bo domyślam się, że tylko tacy tutaj są. Zakochani w Bogu, zakochani w teologii i zakochani w teologii Ratzingera. Ja takim jestem. Może wstyd się przyznać, ale Ratzingera zacząłem czytać w 2015 roku, czyli dość późno, jak na pracę akademicką, studia, ale zakochałem się w jego myśleniu, tekstach od pierwszej strony i od tamtego czasu no, nie opuszcza mnie on. Bardzo się cieszę, księże rektorze i organizatorzy dzisiejszego wieczora z Ratzingerem. To jest świetny pomysł, żeby zrobić to w kwietniu, bo kwiecień jest jego miesiącem szczególnym. Urodził się 16 kwietnia, a został wybrany na Benedykta XVI 19 kwietnia. To jest jego miesiąc. Bardzo dziękuję, że ten wieczór z mistrzem możemy wspólnie spędzić. Postaram się, pewnie nieudolnie, ale podjąć taki oto temat. Dla mnie jeden z najważniejszych, którymi on się zajmował. Temat, czy Bóg istnieje? Jak przekonywać niewierzących i odchodzących z Kościoła? Ratzinger pyta i odpowiada. Pozwoliłem sobie i proszę się na to zgodzić, na taką konwencję, że skoro jest podtytuł Ratzinger pyta i odpowiada, to prezentacja, którą teraz przedstawię, będzie miała taką strukturę. Będą pytania i będą też jego odpowiedzi. Czy Bóg istnieje? Ratzinger oczywiście odpowiada tak. Odpowiada z wielką fascynacją. Ten, kto wierzy, Kościół, który wierzy, nie ma żadnych wątpliwości, że Bóg istnieje, że zna Boga. Można powiedzieć, może ten wątek w dyskusji, czy po referacie, po prezentacji chciałbym rozwinąć, ale myśl Ratzingera jest taka, jeśli ktoś zetknął się z Bogiem chrześcijańskim, bo nie każdy Bóg istnieje. Raczej Bóg filozofów, czy Bóg wymyślony przez takich czy innych myślicieli, którzy bardziej według własnych marzeń, życzeń tworzą pewne wyobrażenia Boga, czy Bóg filozofów, Bóg Arystotelesa, Bóg Platona, Bóg starożytnych przedchrześcijańskich filozofów, taki Bóg nie istnieje, chociaż część z jego treści na pewno jest realizowana w Bogu chrześcijańskim. Istnieje na pewno Bóg chrześcijański. Ten Bóg istnieje naprawdę. I właściwie całe życie, sens życia polega na tym, aby z Bogiem wiary Kościoła, Bogiem chrześcijan, życia chrześcijańskiego, iść przez życie, bo On jest towarzyszem drogi. On ją zaczyna i On jest u jej kresu.
A od jednego do drugiego momentu, od tego momentu startu do momentu dojścia jest wspaniała przygoda chrześcijańskiego życia dla całego Kościoła, tym samym też dla świata i dla wszystkich, którzy lgną do tego Boga, którzy w Niego wierzą, słuchają Go. Dlaczego ludzie, nawet niewierzący, wciąż pytają o Boga i Jego realne istnienie? Jest niesamowitą rzeczą, że nawet zagorzali ateiści, właściwie którzy powinni być przekonani i sami siebie ciągle starają przekonać, że Boga nie ma. Oni ciągle z tym tematem nie mogą się uporać. Ciągle ten temat, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje dla nich, nie istnieje, ciągle jest rzeczą, która wymaga ich myślenia. Ciągle wymyślają jakieś powody, racje, żeby wskazać, że Bóg jednak nie istnieje. A jednak od tej myśli o Bogu, czy On jest, czy nie, i jaki jest, ludzie nie mogą się odpędzić, czy o niej zapomnieć. Ratzinger odpowiada, wybrałem taki cytat, głównie z myślą o seminarzystach przygotowujących się do kapłaństwa, ale także dla wszystkich innych. Taką odpowiedzią, dlaczego Bóg i dlaczego ludzie wiary są potrzebni, Ratzinger kiedyś sformułował w jednym ze swoich tekstów, trochę autobiograficznych, w następujący sposób. Po wcieleniu do wojska byliśmy właśnie świeżo umundurowani i podporucznik pytał każdego z nas, jaki chciałby mieć zawód. Ja odpowiedziałem, że chciałbym zostać katolickim księdzem, na co zagorzały zwolennik reżimu krzyknął, w takim razie będzie pan musiał rozejrzeć się za czymś innym. Księża w przyszłości już nie będą potrzebni. Zaledwie kilka miesięcy później rzesza legła w gruzach, pozostawiając po sobie ślady krwi i łez, które do dziś nas bolą i z którymi Niemcy nie mogą uporać się do dziś. Potem znikły również reżimy na wschodzie, które twierdziły, że gdy ich rządy będą trwały przez jedno pokolenie, religia zaniknie automatycznie, ponieważ okaże się zbędna. Również one przeminęły. A wewnętrzne i zewnętrzne zniszczenia, jakie po sobie zostawiły, zrodziły nowe pragnienie Boga i ludzi, którzy mogą Go głosić. Prawdą jest, że także ludzie wierzący pytają, czasami intensywnie, o istnienie Boga, czy On naprawdę istnieje. Przecież pytamy, dlaczego? Ratzinger odpowiada, człowiek wierzący będzie zawsze doświadczać owej ciemności, w której pokusa niewiary otacza go niczym posępne, zamknięte więzienie, podczas gdy obojętność świata, który toczy się dalej bez zmian, jakby się nic nie stało, zdaje się tylko szydzić z jego nadziei. Czasami naprawdę możemy być zarzuceni i przyparci do muru światem, jego obojętnością, jego logiką komercji, wewnętrzną logiką, że nie to, że nie ma czasu dla Boga, dla wiary, ale w ogóle się tym sprawia wrażenie, że nie interesuje, to mu do niczego nie jest potrzebne. I wtedy właśnie, nie mówiąc o tym, że czasami jesteśmy wprost przez młodych ludzi, młode pokolenie pytani z takim dramatyzmem, czy Bóg istnieje, dlaczego, powiedz mi to. Czasami my zadajemy takie pytanie, czy Bóg naprawdę istnieje. Jedną z dróg, którą Ratzinger proponuje, nie tylko młodym ludziom, ale może im szczególnie, dlatego że oni są wychowywani, kształceni na nauce, uczą się i fizyki, i kosmologii, matematyki, byłoby pytanie, czy wszechświat niczego nie mówi nam o Bogu? Odpowiada. W
Wszechświat naprawdę wskazuje na Stwórcę. Choćbyśmy się najmocniej sprzeciwiali dowodom na istnienie Boga, choćby refleksja filozoficzna mogła, i to słusznie, wiele zarzucić poszczególnym elementom tych dowodów, to jednak zawsze przez świat i jego duchową strukturę przebłyskują stwórcza pramyśl i jej skuteczna potęga. Einstein powiada, że w prawach rządzących przyrodą objawia się tak przewyższający wszystko rozum, iż wszelkie ludzkie myślenie i planowanie jest w porównaniu z nim tylko nędznym odblaskiem. Einstein. Ale dlaczego jednak Ratzinger nie zgadzał się do końca z Einsteinem? Chodzi o to, i w jednym ze swoich tekstów Ratzinger mówi, bo naprawdę poglądy Einsteina bardzo go interesowały, czytał je, czytał te książki, bo Einstein nie pojmował Boga jako byt osobowy, jako, owszem, doskonałą inteligencję, świadomość, pramyśl, ale nie Boga, jak sobie wyobrażają religie czy chrześcijanie. Boga osobowego, do którego, który słucha naszych modlitw, który z nami dialoguje, do którego można mówić, który odpowiada. Dla Einsteina było to zbyt ludzkie wyobrażenie Boga. Bóg po prostu jest ponad to. Boga nie można sobie wyobrażać na sposób osoby ludzkiej, człowieka. To umniejsza boskości Boga. Ratzinger do tego nawiązywał i pisał właśnie w polemice z Einsteinem, że właśnie Bóg Einsteina i wielu innych fizyków, Bóg jako jakaś jedna tajemnica, która wszystko zrodziła, jakaś pramyśl, prasiła, który nie byłby Bogiem osobowym, właściwie byłby Bogiem, no, na którego człowiek nie zwraca uwagi. Tylko Bóg, który wychodzi ku człowiekowi, ku ludziom. Tylko Bóg, który angażuje sam siebie w to, co stworzył, jest prawdziwym Bogiem. Czy można wykazywać istnienie Boga na podstawie ewolucji? To też pytanie, które można jakoś w rozmowie z ludźmi młodymi, czy także z naukowcami podejmować, bo dzisiaj najczęstszym takim paradygmatem w naukach, zwłaszcza przyrodniczych, jest niekwestionowalna ewolucja. Można, odpowiedziałby Ratzinger, ale pod określonymi warunkami. I genialną snuje w swoich tekstach wizję i rozumienie ewolucji. Właściwie jest to rozumienie zgodne z taką wizją jezuity Pierre'a Teilharda de Chardin, który był bardzo gorliwym człowiekiem wiary, przyrodnikiem, myślicielem, filozofem i który zaproponował taką chrześcijańską wizję ewolucji całego wszechświata, że on jest ciągle w ewolucji, która nie tylko jest kierowana oddolnie, ale przede wszystkim odgórnie. Ewolucja jest w rękach Boga, Stwórcy. To On nadaje jej także kierunek od góry, ku sobie, ku punktowi docelowemu. Można się tylko wtedy rozwijać ewolucyjnie, czyli wchodzić na kolejne wyższe etapy rozwoju, kiedy jest, przynajmniej ktoś go zna, punkt dojścia. Jeśli nie, to ewolucja może kluczyć, błądzić, często może spadać na niższy poziom. Naprawdę, pojęcie ewolucji, wyobrażenie ewolucji nawet dla profesjonalnych filozofów ma sens wtedy, jeśli również przyjmie się, iż ona zna, jest ktoś, kto jej nadaje
ten główny kierunek i ona zmierza w tym głównym kierunku docelowym. Możemy w ten sposób, zdaniem Ratzingera, możemy od wszechświata, możemy od ewolucji, możemy od różnych odkryć naukowych, możemy filozoficznie zacząć dyskusję, przekonywanie o istnieniu Boga, ale od czego jednak lepiej, bardziej i sensowniej? Zwłaszcza do młodych ludzi może trafiłby taki prosty argument, który w jednym ze swoich tekstów Ratzinger przytacza i snuje. Mianowicie każdy człowiek, wszyscy codziennie, dosłownie codziennie musimy komuś wierzyć, zaufać, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego sprawdzić i nikt nie jest w stanie wszystkiego sprawdzić. Codziennie tak się dzieje. Tu jesteśmy w tej sali dzisiejszego wieczora, ponieważ uwierzyliśmy. Uwierzyliśmy i zaproszeniu księdza rektora i organizatorów, że to spotkanie będzie, ale chociaż nie zastanawialiśmy się nad tym, uwierzyliśmy, że ktoś ten budynek wykonał i zaplanował dobrze, że tu się nic nie zawali, że tu jesteśmy bezpieczni. I ze wszystkim tak jest. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić nawet nowych urządzeń, które kupujemy. Producenci mówią, że są niezawodne, może doskonalsze niż poprzednie wersje, ale kto z nas to sprawdza? Nie jesteśmy w stanie. Nie mamy kompetencji, często nie mamy narzędzi, żeby sprawdzić nowy samochód, który kupujemy. Czy on rzeczywiście nas nie zawiedzie, czy jest dobrze zrobiony. Nie znamy się na tym. Właściwie gdyby tak młodym ludziom powiedzieć od tej strony, macie telefony, co do których nie sposób sprawdzić, chyba że przez użytkowanie, że one was nie porażą prądem, nie, no po prostu codziennie na każdym kroku musimy ludziom wierzyć. Musimy wierzyć i ufać. Wsiadamy do autobusu i wierzymy, że kierowca wie, gdzie jedzie, że jest okej i że nas tam dowiezie. Naprawdę. I teraz tych przykładów można podać mnóstwo, ale konkluzja jest najważniejsza. Jeśli ze wszystkim tak jest, ze wszystkim, że zawsze na każdym kroku musimy komuś wierzyć i ufać, to czy wielkim problemem jest, jeśli zawierzymy komuś, od kogo wszystko, co istnieje, pochodzi? Nie powinno być to problemem, a właściwie powinno być czymś oczywistym na przedłużeniu naszego codziennego zaufania. To jest bardzo dobry trop, bardzo dobry pomysł, który Ratzinger zaproponował i naprawdę można z tej propozycji korzystać. Jakkolwiek ludzie młodzi buntują się przeciwko rzeczywistości, światu. Przecież my też buntowaliśmy się, znamy to dosyć dobrze. Ale z drugiej strony przecież też nie mogą obyć się bez zaufania. Zaufania do najbliższego otoczenia, zaufania do przyjaciół, zaufania do swoich najbliższych, zaufania do ludzi zaufania. Jaki powinien być kolejny krok w przekonywaniu o istnieniu Boga? Ratzinger odpowiada: wyjaśnianie istoty Boga, boskości. Kim jest Bóg i skąd to wiemy? Tylko Bóg zna siebie w pełni. Tylko Bóg widzi Boga. Przekroczenie nieskończonego dystansu dzielącego Stwórcę i stworzenie może sprawić tylko On. Tylko ten, który jest Bogiem i człowiekiem, jest pomostem bytowania jednego z drugim. Dlatego jest on nim dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Podobnie jak prawda jest jedna dla wszystkich, tak też tylko sam Bóg, jedyny, może być pomostem od siebie samego do siebie i od siebie do człowieka i na powrót do Boga w człowieczeństwie Syna.
Innymi słowy, najlepiej zapytać i szukać odpowiedzi, kim jest Bóg w Jego własnych słowach, w Jego wyjściu ku człowiekowi. Bo właśnie jeśli poznaje się istotę Boga, to wtedy zaczyna się rozumieć, kim On jest. I On, ukazując, kim jest, przekonuje do siebie. Zatem, kim jest Bóg? Jak Go rozumieć? Ten punkt prezentacji jest centralny, najważniejszy. Zebrałem, odpowiadając na to pytanie, Ratzinger na nie odpowiada, zebrałem kilka takich najpiękniejszych, krótkich i bardzo pięknych, można powiedzieć, definicji Boga, które są w tekstach, różnych tekstach Ratzingera. Proszę ich posłuchać. Jest właściwością Boga, że nie obejmuje Go to, co największe, a daje się On objąć temu, co najmniejsze. Bóg jest taki, jaki się nam ukazuje. Bóg nie ukazuje się w taki sposób, w jaki nie istnieje. Bóg jest nie tylko logosem, lecz także dialogosem. Nie tylko myślą i sensem, lecz także rozmową i słowem we wzajemnym odnoszeniu się do siebie. Bóg nie istnieje w jednej przestrzeni obok wielu innych. Bóg jest Bogiem, jest warunkiem wstępnym i podstawą wszelkiej przestrzenności, która istnieje, ale nie jest żadną z nich. Bóg jest wobec wszystkich przestrzeni jako Pan i Stwórca. Jego obecność nie jest przestrzenna, lecz właśnie boska. Bóg nie jest nieruchomym przedmiotem, lecz aktywną podstawą naszego bytu, która sama daje o sobie znać, która puka do najgłębszego wnętrza naszego bytu. Byt Boga jest życiem, które przezwycięża śmierć. Bóg jest osobą. Stopień Jego obecności zależy od stopnia, w jakim chce być poznawany i rzeczywiście jest poznawany. Kto mówi o bliskości i dalekości Boga, ten wie, że Bóg nigdy nie jest obecny tak jak kamień, który jest po prostu w danym miejscu. Wie, że bliskość i oddalenie Boga należą do sfery osobowej. Bóg filozofii jest czystą myślą. Zakłada to, że myślenie i tylko myślenie jest rzeczą boską. Bóg wiary zaś jako myśl jest miłością. Podstawą jest tu przekonanie, kochać jest rzeczą boską. Boskość znajduje się poza naszymi kategoriami wielości i jedności. Nie tylko jedność jest boska, także wielość jest czymś pierwotnym i w samym Bogu ma swoją wewnętrzną podstawę. Wieczność Boga nie jest po prostu bezczasowością i negacją czasu, lecz jest panowaniem nad czasem, realizowanym przez bycie razem z czasem i wewnątrz czasu. Wszelki czas jest czasem Boga. Bóg jest wieczny, jeśli mogę dodać tu jakiś komentarz, chociaż te słowa są proste. Bóg jest wieczny nie w tym sensie, że jest aczasowy, że nie ma żadnego związku z czasem, tak jak i z przestrzenią. Bóg nie jest przestrzenny. Bóg nie jest czasowy, uwięziony w czasie. Bóg jest podstawą czasu i warunkiem czasu. A zatem może być obecny
w każdym czasie i w każdej przestrzeni tak, jak chce i kiedy chce. Wiara mówi o Bogu, który ma władzę nad całą rzeczywistością. Bóg bez władzy jest wewnętrzną sprzecznością. Jeśli Bóg nie może działać i mówić, jeśli nie można się do Niego zwracać, to można w Nim widzieć wieńczącą całość hipotezę myślową, ale nie ma On nic wspólnego z tym, co ludzka wiara rozumie przez Boga. Czy chrześcijaństwo ma jakiś prosty dowód na istnienie Boga? Ratzinger o wielu dowodach takich dostarczanych przez tradycję chrześcijańską, myślicieli chrześcijańskich, mówił, komentował też te dowody, mówił o ich słabościach, ale gdybyśmy go tak zapytali, czy chrześcijaństwo ma jakiś krótki, prosty, no bez filozofowania, bez zagłębiania się w różne szkoły filozoficzne, tradycje filozoficzne, założenia filozoficzne, no czy ma jakiś taki prosty dowód na istnienie Boga, to wydaje mi się, że odpowiedziałby tak. Dowodem na istnienie Boga, jaki by przedstawili chrześcijanie, my, jest Jezus Chrystus. Bóg to ten, który w Jezusie Chrystusie, Synu, ostatecznie związał się z nami. Związał się z człowiekiem aż po ludzką cielesność. Drugi cytat też zawarłem, ale myśl jest, że Jezus Chrystus naprawdę może być dowodem na istnienie Boga. To jest bardzo prosta myśl, wydaje mi się bardzo genialna, dlatego że każdy dowód na istnienie Boga powinien być jakoś empiryczny, jakoś człowiekowi dostępny. Człowiek powinien móc się z nim zetknąć. Dlatego tradycja filozoficzna na ogół bardzo krytykowała wszelkie dowody na istnienie Boga konceptualne, myślne, myślowe, takie, które dowodziły z pojęć. Zawsze jakoś tradycja europejska domagała się empiryczności, jakiegoś, no właśnie takiej możliwości choćby na trochę ujrzenia Boga. I właśnie powiedzenie, że Jezus Chrystus jest takim naszym chrześcijańskim dowodem na istnienie Boga, spełniałoby wymóg empiryczności. On stał się realnie częścią historii. I druga sprawa, no na ogół sensowne jest, jeśli domagamy się dowodu na istnienie czegokolwiek, w tym przypadku istnienie Boga, żeby ten dowód zawierał w sobie coś boskiego, albo najlepiej całą boskość, żebyśmy mogli ją zobaczyć. I z tego powodu też powiedzenie, że Jezus Chrystus jest dowodem na istnienie Boga, doskonale spełnia ten warunek. Jezus Chrystus jest boski, jest jedno z Ojcem, jest współistotny z Ojcem. Tak od zawsze mówiła wiara chrześcijańska. Jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Wydaje mi się, że tak Ratzinger, gdyby domagać się od Niego właśnie takiego prostego, krótkiego, szybkiego dowodu na istnienie Boga, jaki my chrześcijanie mamy, tak by powiedział. Dlaczego Jezus Chrystus jest dowodem na istnienie Boga? Decyduje o tym zmartwychwstanie. Przede wszystkim, nade wszystko zmartwychwstanie. Ważne jest to, napisał Ratzinger, że w zmartwychwstaniu Jezusa nie został niegdyś ożywiony jakiś pojedynczy zmarły. W zmartwychwstaniu dokonał się ontologiczny skok dotyczący bytu jako takiego. Zapoczątkowany został wymiar, który dotyczy nas wszystkich i który stworzył dla nas wszystkich nowy obszar życia. Współbycie z Bogiem.
ponieważ chrześcijanie niemal od samego początku to zrozumieli, że w zmartwychwstaniu nie chodzi tylko o przypieczętowanie tego, że Jezus miał rację. Nie tylko chodzi ostatecznie o Jego los, los Syna, który musiał skończyć w wywyższeniu wraz z Ojcem po Jego prawicy. Tu chodzi o coś więcej, o skok ewolucji, skok wszechświata w Jego drodze do pełni. Chodzi o to, że zmartwychwstanie Chrystusa otworzyło nowy rodzaj bytowania, nową możliwość, współbycie z Bogiem, bez ograniczeń, bez ścian, bez murów. To, że gdy się modlimy, jesteśmy słuchani. To, gdy Bóg mówi, słuchamy Jego słowa. Bez pośredników. Pośrednikiem jest właściwie tylko On, tylko Jezus Chrystus. Chrystus po zmartwychwstaniu nie powrócił do swego poprzedniego życia ziemskiego, tak jak się to stało z młodzieńcem z Nain albo z Łazarzem. Zmartwychwstał On do życia definitywnego, które nie podlega już prawom chemicznym czy biologicznym, dlatego jest poza możliwością śmierci. Jest w tej wieczności, jaką daje miłość i tylko miłość. Istota zmartwychwstania, napisał Ratzinger, polega właśnie na tym, że wykracza ono poza granice historii i otwiera nowy wymiar, który zazwyczaj nazywamy wymiarem eschatologicznym, ostatecznym. Zmartwychwstanie otwiera nową przestrzeń, która stawia historię ponad nią samą oraz zapoczątkowuje rzeczywistość ostateczną. W tym sensie trzeba powiedzieć, że zmartwychwstanie nie jest takim samym wydarzeniem historycznym jak narodzenie Jezusa lub Jego ukrzyżowanie. Jest czymś nowym, nowym rodzajem wydarzenia. No właśnie to jest najbardziej rezurekcja, zmartwychwstanie. To jest najbardziej przemawiające w samym Chrystusie. Oczywiście Ratzinger zgodziłby się i przypomniałby, co apologetyka zawsze, ojcowie Kościoła, obrońcy wiary, od starożytności do dzisiaj przypominali. O Jezusie decyduje nadzwyczajność Jego nauki, wzniosłość Jego nauki, wzniosłość Jego życia, bezkompromisowość, wierność Bogu do śmierci, pokrzyż, cuda, gromadzenie wokół siebie, powoływanie ludzi dla Królestwa Bożego, bycie całym dla dzieła Ojca. Tak, to wszystko jest ważne, ale decydujące jest zmartwychwstanie. I właśnie to, że w zmartwychwstaniu właściwie jest teofania, przebłysk Boga, boskości, działanie Boga w zmartwychwstaniu Jego Syna. Bóg wskrzesił Syna z martwych i jest nowe życie. Ludzkość, jej dzieje zaczynają się od początku, właśnie w chrześcijaństwie, w chrześcijanach, w Kościele, w tych wszystkich, którzy uwierzyli w Jego śmierć i zmartwychwstanie, w Jego nowość definitywną i nieodwołalną. Czy można ten chrześcijański dowód na istnienie Boga wyrazić jakoś inaczej? Tak, można. Można na różne sposoby. Ja wybrałem właściwie tylko dwa, które może dla ludzi młodych, ale nie tylko dla ludzi młodych, by się najbardziej nadawały. Można powiedzieć, że chrześcijaństwo ma argument z wielkiego sensu. Sensu całości, sensu życia. Jeśli nie ma Boga, to życie nie ma trwałości, nie ma sensu, nie ma wielkiego sensu. Bóg i wielki sens utożsamiają się. Ratzinger napisał, sensem świata jest Ty. Oczywiście tylko to, które jest oparciem dla wszystkiego, nie wymagającym żadnego innego oparcia. Bardzo przypomina to fragment encykliki Fides et Ratio, numer 27, mówi tak.
Człowiek szuka czegoś najgłębszego, co stanowiłoby fundament wszystkich rzeczy. Innymi słowy, szuka ostatecznej odpowiedzi, najwyższej wartości, poza którymi nie ma już i nie może być dalszych pytań ani innych punktów odniesienia. Naprawdę, choć może ludzie młodzi, czy nie tylko młodzi, może sobie tego tak nie nazywamy, że chodzi nam o wielki sens, ale przecież staramy się, by nasze życie było sensowne. Planujemy je, dokonujemy wyborów. Ale oprócz nas na tym świecie jest ponad 7 miliardów ludzi. A ten wszechświat i ta nasza planeta, która nas niesie, miała swoją bardzo długą historię i ma przed sobą jeszcze pewnie bardzo długą przyszłość. Czy to wszystko ma sens? Czy to wszystko jest jakoś wytłumaczalne w prosty sposób? Czy też jest jedną wielką tajemnicą i nigdy nie zostanie rozszyfrowane? Czy to wszystko nie pędzi albo powoli biegnie ku nicości, ku śmierci cieplnej wszechświata, o której czasami mówią naukowcy, fizycy, kosmologowie? A zatem, jaki to wszystko miałoby mieć sens, skoro zmierzałoby do nicości, do unicestwienia, do zastygnięcia? Oznaczałoby to, że właściwie jesteśmy bez znaczenia. Nasze wysiłki, nasze trudy, nasze walki. Skoro wszystko ostatecznie ma albo się rozpaść, rozsypać, albo po prostu umrzeć śmiercią cieplną czy jakąkolwiek inną. Chrześcijaństwo od początku, od samego początku utożsamiało Boga z wielkim sensem, a wielki sens widziało w Bogu. On jako stwórca, jako początek i kres jest i daje wielki sens. Bez Niego nie ma wielkiego sensu. Na ostateczną metę właściwie nic się nie liczy. Jeśli Bóg istnieje, a Bóg chrześcijański na pewno istnieje, to istnieje wielki sens i wszystko ma nie tylko sens, ale wielki sens. W jednym ze swoich tekstów Ratzinger powiedział trochę dramatycznie, że jeśli dzisiejsi ludzie, wielu ludzi współczesnych, nie widzi sensu swojego życia, a życie często kojarzy im się z czymś gorzkim, z trudami, smutkiem, samotnością. Jeśli ludzie nie widzą sensu życia, to nie mają prawa przekazywania życia. Bo jaki to ma sens? Jeśli życie jest pasmem nieszczęść, ciągnących się nieszczęść, trudów, jak Syzyf wchodzimy, toczymy kamień, a on za każdym razem upada i nic właściwie nie ma sensu, to jeśli ludzie mają swoje dzieci, to skazują je na to samo. Czyli są powodem ich nieszczęścia. Z jednej strony je kochają, z drugiej strony skazują je na życie w świecie, który nie ma sensu. To wszystko nie ma sensu. Takie tłumaczenie naprawdę nie ma sensu. Musi istnieć wielki sens. Czy może jest jakiś inny, bardziej konkretny, historyczny dowód na istnienie Boga? Otóż w bardzo wielu tekstach przewija się taki mocny, namacalny, historyczny, taki może ogólnohistoryczny argument, mocny argument Ratzingera, który wiele czasów widział, wielu ludzi widział nazizm, widział komunizm, widział ateizm, marksizm, widział różnego rodzaju błędy i zawiłości świata i właściwie jest taki u niego mocny argument sumienia, wolności i polityki.
we wprowadzeniu do chrześcijaństwa napisał tak. Wiara w jednego Boga złamała raz na zawsze dążenia władzy politycznej do totalizmu. Wyznanie Bóg jest jeden właśnie dlatego, że nie wyraża żadnych politycznych zamiarów, jest programem o radykalnym znaczeniu politycznym. Przez absolutność nadaną każdej jednostce przez Boga i przez względność, do której sprowadza wszystkie polityczne wspólnoty z racji jedności Boga, który je wszystkie ogarnia. Otóż jest za tym bardzo głęboka myśl. Chociaż Bóg nie ma żadnych roszczeń politycznych, to jeśli usunie się Boga, jeśli go się usunie ze świata, to wtedy jest jeden wielki chaos polityczny. To wtedy może się zdarzyć, że politycy, jeśli urosną w siłę, będą robili dokładnie co chcą, na ile będą mieli siłę. I żadna siła wyższa nie będzie w stanie ich powstrzymać. My to widzimy na naszych oczach od ponad roku, że to wcale nie jest hipoteza, że to jest prawda. Jeśli Boga usunie się ze świata, uczyni się Go jakąś marionetką, jeśli nie traktuje się Go poważnie, jako Boga ludzi, jako jedyny najwyższy autorytet, gwarant godności, świętości każdego ludzkiego życia, to można w świecie polityki, moralności, życia codziennego robić cokolwiek się chce. Dlatego, że nie będzie już żadnej wyższej instancji, na którą ktokolwiek będzie się mógł powoływać. Boga nie ma. Bóg co najwyżej jest prywatny. Jak ktoś chce, może się prywatnie do Niego modlić. Religia może być w przestrzeni kościelnej, zakrystii, budynków kościelnych, ale nigdzie indziej. Tam Boga nie ma. Jeśli tak, to nikt nie jest w stanie powstrzymać dyktatorów. I rzeczywiście my jesteśmy świadkami tego. Tyle nam się mówiło. I mówiło się po zakończeniu II wojny światowej. Nigdy więcej nie będzie wojen. Bo wojny są okrutne. Bo ostatnia wojna była okrutna. Budujemy pokój i bezpieczeństwo. Wszystko robimy po to, żeby nigdy więcej nie było wojny, agresji, napaści, zniewolenia, ludobójstwa. I co? I to się dzieje. I świat jest bezradny. Jest bezradny. Nikt nie wstanie, nie powie, nie zaprotestuje przeciwko temu, co robi Putin i Rosja na Ukrainie, ale w taki skuteczny sposób. Jeśli Boga nie ma, jeśli o Bogu zapomnieć, jeśli Boga wyśmiać, jeśli Boga usunąć, to naprawdę jesteśmy bezradni. To wtedy trudno o ludzi sumienia. Jeśli będzie tak, jak dzisiaj zaczyna być, że każdy właściwie powinien się kierować swoim własnym sumieniem, tym, co on uważa za słuszne, godziwe i dobre, przy założeniu, że ludzie tym się będą kierowali. A kto zagwarantuje, że tak tym się będą kierowali? Ale gdyby nawet, to właściwie my, którzy często popełniamy błędy i nasze sumienia w rozeznaniu sytuacji i życia popełniają błędy i nie są sumieniami pewnymi, my bardzo często nie wiemy od razu, co należy czynić. My musimy się nad tym zastanowić. Jeśli tak by naprawdę miało być i Boga nie ma, to świat się wali. To jedni uważają, że można w pewnych warunkach dokonywać aborcji, eutanazji, inni mówią, że w niektórych warunkach nie będzie tu jedności, nie będzie tu zgody, tak jak dzisiaj to zresztą już jest.
będzie można dokonywać wszystkiego. Będzie można dowolnie przez parlamenty sterować prawem, tak jak ostatnio, parę dni temu zdarzyło się w Holandii. Parlament holenderski już teraz wprowadził prawo, uchwalił, zdecydował, że eutanazja teraz będzie dostępna, możliwa w każdym przypadku. Jeszcze do niedawna dzieci do 12 roku życia były chronione. Od kilku dni już nie. Bo tak uznano za słuszne. Ratzinger ten argument, to znaczy takie myślenie, że niech każdy człowiek kieruje się autentycznie swoim autentycznym głosem sumienia, skwitował w następujący sposób. W takim razie oznaczałoby to, że SS-man do końca życia powinien być SS-manem, a nawet coraz to gorliwszym SS-manem. Kanibal, kanibalem i coraz gorliwszym kanibalem i tak dalej, i tak dalej. Nie można się zgodzić na taką wizję świata. Coś tu nie gra. Teoretycznie w punkcie wyjścia coś tu nie gra. Tym, co nie gra, jest odrzucenie Boga. Jeśli Boga nie ma, jeśli Boga się odrzuci, to wszystko zaczyna się zacinać. Polityka, moralność, autorytety, sens życia, wartości. Świat się rozpada. Czy można jeszcze jakoś inaczej? To może ten drugi, może ostatni taki argument, który można zaproponować młodym ludziom i nie tylko młodym. Ma on formę alternatywy. Ja się nie spotkałem, żeby tak w tradycji chrześcijańskiej, czy w ogóle tradycji filozoficznej w obronie Boga stosowano taką logikę alternatywy, ale w Piśmie Świętym to jest. W Księdze Wyjścia kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo albo przekleństwo. Ostatecznie człowiek, i to każdy człowiek, jest istotą wolną, ma przed sobą najpoważniejszą alternatywę, właściwie dwie drogi. Albo Bóg, a my chrześcijanie powiemy, albo Bóg i Jezus Chrystus, albo niepokonany relatywizm i surowość życia. Trzeciej drogi nie ma. Jest albo, albo. To jest argument bardzo realistyczny, często bardzo prawdziwy i właściwie wątpienie ludzi albo ich tęsknota za Bogiem mają miejsce dlatego, że w gruncie rzeczy my ciągle mamy tę alternatywę jakby w sobie. My dobrze o niej wiemy. I niektóre sytuacje, może życiowe, może nasze przemyślenia kierują nas w stronę właśnie, że jest albo, albo. Jeśli mocno osadzi człowiek swoje życie na Bogu, na Jezusie Chrystusie, na wierze, na wielkiej przyjaźni i przygodzie z Bogiem, na posłuszeństwie wobec Niego, to jego świat jest spójny, zwarty. Natomiast jeśli odrzuci się to, jeśli odrzuci się Boga, odrzuci się gwaranta, odrzuci się solidność, trwałość, to zostanie nam tylko niepokonalny relatywizm i surowość życia, surowość śmierci, surowość nas samych, surowość naszego otoczenia, które jest dobre, opiekuńcze, ale może zawieść. Surowość naszej epoki historycznej, surowość czegokolwiek, najbardziej biologii. Naprawdę, właściwie to od zawsze, po dziś dzień i po każdy dzień historii świata będzie przed nami alternatywa. Albo Bóg i Jezus Chrystus, jeśli tą drogę się wybierze, to trzeba nią iść, albo niepokonalny relatywizm i surowość życia, które nie ma wyjścia, ale kończy się śmiercią. Chyba że wybiera się i idzie się
tą pierwszą drogą. No właśnie, w praktyce ten argument polegałby i sprowadzałby się do eksperymentu wiary. W jednym ze swoich tekstów o właśnie tak Ratzinger to krótko przedstawił. Trzeba zrobić eksperyment. Jeśli nauki robią eksperymenty naukowe, badają, obliczają, patrzą, jak coś się zmienia pod działaniem jakichś czynników, to dlaczego człowiek, który naprawdę pyta o istnienie albo nieistnienie Boga, o prawdę czy nieprawdę wiary chrześcijańskiej i chrześcijaństwa w ogóle, dlaczego nie miałby dokonać eksperymentu? Najbardziej logiczną rzeczą, którą powinien zrobić, jest wykonać eksperyment. Spróbować. Spróbować. Spróbować żyć tak, jakby chrześcijaństwo miało sens i było prawdą. Bardzo często krytykami istnienia Boga, krytykami chrześcijaństwa, krytykami rzeczywistości bożych są ci, którzy nie wykonali nawet pierwszego kroku, żeby spróbować. Podziękowali, zanim weszli do bloków startowych. I mają mnóstwo argumentów, takich czy innych, ale nigdy nie spróbowali. Nigdy nie spróbowali, jak to jest być uczniem Jezusa i wziąć na poważnie 8 błogosławieństw, na poważnie Ewangelię, na poważnie przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Nie, oni uważają, że wcześniej rozprawią się z chrześcijaństwem. Nie ma czegoś takiego jak takie wczesne rozprawienie się z chrześcijaństwem. Właściwie chrześcijaństwo może zanegować i naprawdę jakoś pokonać ten, kto spróbuje nim żyć i kto stwierdzi, że to rzeczywiście jakoś nie jest prawdziwe, nie ma sensu, nie udaje się, rozpada się to, ale trzeba wykonać eksperyment, trzeba podjąć ryzyko, trzeba w imię uczciwości spróbować. Warto, wydaje mi się, wielu młodym ludziom, czy młodym ludziom, którzy pytają, to po prostu powiedzieć. Po prostu uczciwie byłoby tak zrobić. Wreszcie na koniec. Unum necessarium, czyli taką jedyną konieczną rzeczą, stanowi dla człowieka Bóg. Wszystko się zmienia, kiedy Bóg istnieje albo nie istnieje. Dziękuję serdecznie za uwagę. Bardzo dziękuję. Muszę jeszcze o tym malcu powiedzieć. To jest synek mojej siostrzenicy. Urodził się tydzień temu, w kwietniu. I to jest zdjęcie sprzed prawie tygodnia. Jest bardzo szczęśliwy, bo po urodzeniu tuż mówił, że za niedługo nauczy się czytać i będzie czytał Pismo Święte i Ratzingera. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi Krzysztofowi Kausze za ten inspirujący, głęboki, prowokujący, myślę, wykład, prowokujący do myślenia. Teraz otwieram czas na dyskusję. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakiekolwiek pytanie do naszego prelegenta, prawdziwego teologa, to zachęcam i zapraszam. Jest mikrofon bezprzewodowy i będzie można to pytanie zadać. Ja się chciałem takim trochę niepokojem podzielić, filozoficznym. Muszę powiedzieć, że pracuję w Instytucie Filozofii, gdzie nie za często można spotkać ludzi wierzących, nawet można powiedzieć rzadko. Natomiast generalnie mój niepokój polega na tym, przy całej fascynacji również Ratzingerem, że on w dużej mierze toczy dysput i dyskurs ze światem lat 70. i 80. Wtedy, kiedy on był najbardziej żywy intelektualnie i tak dalej. Wiele z tych pojęć, o których mówimy, po nowoczesności, której niestety żyjemy, mówię niestety,
nie ma takiego znaczenia, które miało kilkadziesiąt lat temu. Słowo wiara, wierzący, niewierzący, teologia, Kościół jest tak rozmyte, że powiedzenie, kto jest wierzącym, a kto jest niewierzącym, jest często niemożliwe. Wielu wierzących, mamy wątpliwości, czy jest wierzących, wielu niewierzących nigdy nie zgodzi się na bycie czy nazywanie niewierzącymi. I to jest dzisiaj chyba największy problem w dyskusjach teologicznych, ponieważ mówimy tu o relatywizmie. On jest właśnie po nowoczesności tak rozmyty, że dzisiaj i drugi problem, który jest też oczywisty, tak jak ja spotykam wielu studentów czy ludzi, próbujemy nieraz rozmawiać, to mamy ogromną inercję zarówno w wierze, jak i w niewierze. Wielu ludzi inercyjnie wierzy w Boga i wielu ludzi inercyjnie nie wierzy w Boga. Czyli w ten sposób właściwie nie podejmuje tych tematów, o których tutaj mówi Ratzinger, tych pytań. Ja dzisiaj nie widzę w filozofii wielkich dyskusji o istnieniu Boga, o nieistnieniu Boga, sporów na ten temat. One były bardzo żywe wiele lat temu, 100 lat temu, 150. Dzisiaj te pytania się bardzo rzadko zadaje, na wielu konferencjach i tak dalej. Właściwie te tematy nie padają. Głównym punktem odniesienia dla człowieka współczesnego staje się konsumpcjonizm i on przenika wszystkie dyskusje i zamyka horyzonty transcendencji, powodując, że współczesny człowiek tak naprawdę nie zastanawia się na temat wiary czy na temat niewiary. To jest dla niego temat tak naprawdę nie do końca istotny. Tak jest pogrążony w tym tu i teraz. Myślę też, że papież Benedykt XVI, on to chyba dostrzegał, że to nie jest też spór dzisiaj nowy o kontestację Boga i o przyszłość świata, bo jak wiemy, pierwszą wojnę światową toczyły między sobą trzy chrześcijańskie religie. Protestanci, prawosławni i katolicy stali po trzech różnych stronach. Druga wojna światowa to też nie była wojna, w której ludzie się do Boga odwoływali, Hitler wprost, czy faszyści mieli problem. Czyli to nie jest nowy temat. Ja nie wiem, czy on dzisiaj jest większy niż był 100 lat temu. Na pewno jest większy z jednego powodu, że my żyjemy w świecie demokratycznym. Tutaj ksiądz profesor zresztą na końcu o tym mówił. I to jest trochę problem, że w dużej mierze kiedyś problem niewiary odnosił się do ludzi ze establishmentu społecznego, naukowców i tak dalej. Wraz z demokratyzacją, zanikiem norm społecznych, takich obowiązujących per saldo wszystkich, niewiara stała się również demokratyczna i problemy z niewiarą. I tak jak mógł kiedyś być niewierzący człowiek, który był profesorem na Sorbonie, to dzisiaj niewierzącym może być rolnik czy jakiś robotnik. I to jest pytanie, które jest dzisiaj pytaniem dla nas wszystkich. Jak w tym świecie, w którym dzisiaj istniejemy, mówić o wierze, a nie w tym świecie, który się skończył. Bo dla mnie ten świat, tak jak ja obserwuję z różnych spotkań czy dyskusji, on jest naprawdę zupełnie inny niż 30 lat temu czy 40. I te pojęcia, którymi często my dyskutujemy, trochę mi się przypomina czasy sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy my się bardzo w Tarnowie wytrwale w seminarium uczyliśmy się marksizmu, żeby mieć umiejętność polemiki z marksistami. Tylko nikt z nami nie polemizował. Bo oni mieli władzę, mieli siłę, mieli możliwości. Trochę podobnie jest dzisiaj. Nawet nie bardzo wiadomo, czego dzisiaj uczyć ludzi wierzących w polemikach z niewierzącymi. Bo ani nie do końca wierzący wiedzą, w co do końca wierzą i się na tym nie zastanawiają, ani niewierzący tak naprawdę nie kontestują wiary. Oni po prostu o tym nie myślą. I to jest problem dla mnie dzisiaj. Jak budować teologię w XXI wieku? Teologię, która będzie docierała do ponowoczesnego człowieka, a nie tego człowieka z tej epoki jeszcze nowoczesnej. Bardzo dziękuję. Może tak krótko się odniosę, bo zagadnień tutaj pojawiło się bardzo dużo. Sądzę też, że padła w tej wypowiedzi odpowiedź też na zadane pytanie, bo pytanie wyszło od tego, filozofia lat 70., 80. to już jest przeszłość, dziś jest zupełnie inaczej. No to w takim układzie, jaki ona miała sens, jaką powagę ta filozofia lat 70. i 80. Jeśli ona się już skończyła i właściwie nic po niej nie zostało, to ile w niej było prawdy? A jeśli tak, to możemy odnieść do sytuacji dzisiejszej. I to było w myśleniu Ratzingera. Zaraz to postaram się udowodnić króciutko. Mianowicie w ten sposób.
to jeśli filozofia dzisiejsza na nowy sposób, ale kontestuje, czy w ogóle zupełnie nie mówi o Bogu, zupełnie się tym nie interesuje, to potraktujmy ją dokładnie tak, jak te filozofie z 70. lat czy 80. Jeśli one po kilkudziesięciu latach, a mówiły, że są prawdziwe, już właściwie po nich nie ma wspomnienia, czy tylko wspomnienie zostało, to tak samo traktujmy dzisiejsze mody filozoficzne jako dokładnie mody, które nie mają w sobie absolutności, o których za jakiś czas nic nie zostanie, bo też niewiele może zostać. Ratzinger tego by nie powiedział, ja się nie spotkałem, ale wydaje mi się, że jest środowisko, jest pewien rodzaj filozofii, nurt filozofii, gdzie prowadzi się dysputy o istnieniu Boga bardzo zażarte. To jest filozofia analityczna. To jest filozofia analityczna, gdzie filozofowie, teologowie, anglosaska filozofia i tam są spory. Ja spotkałem taki przykład nawet pewnego filologa, bardzo głęboko wierzącego człowieka z jednego z największych miast w Polsce, który wykłada na jednym z największych uniwersytetów, najbardziej znanych w naszym kraju, i który mówi, jak fajnie czasami przyjść do was, teologów, i choćby was posłuchać, bo u mnie, w tym moim otoczeniu naukowym, nie mam na to szans. Właściwie i pytanie dlaczego? Czy dlatego, że ci ludzie tak się schowali ze swoją religijnością, tak się boją? To już nie wchodzę w to, ale jedno pozostaje pewne i te słowa profesora są no, takim papierkiem lakmusowym dzisiejszych czasów. Dokładnie tak jest, dokładnie tak jest. W naukach świeckich no, nie ma miejsca dla Boga, w filozofii coraz rzadziej. Panuje naturalizm, no nie, panują właściwie indywidualizm. Co kto wymyśli, co tam stara się uargumentować sensownie, to tego się trzyma i reszta świata ma tego słuchać, nie? Ale właściwie nikt go nie będzie słuchał poza nim samym i czasami kimś. Ale to nie ma wartości, to nie ma trwałości. W związku z tym naprawdę ludzie wiary będą rozmawiali czy dzielili się właśnie wiarą, Biblią, myśleniem biblijnym we wspólnotach wiary. Słusznie został tu podjęty problem, że dzisiaj trudno jest wskazać kryteria wiary i niewiary. Kto jest wierzący, kto jest niewierzący. Ratzinger mówił, dzisiaj w Europie mamy mnóstwo ochrzczonych niewierzących. I pytanie jest, nie to, że załamujemy ręce, ale mamy bardzo poważny problem. Czy moralnie jest takim ochrzczonym niewierzącym udzielać sakramentów? Czy moralnie jest, czy chrześcijanie nie ponoszą winy za to, że stwarzają warunki, stwarzają okoliczności do udzielania sakramentów? Na przykład sakramentu małżeństwa, na przykład sakramentu bierzmowania. Ratzinger powiedział, jednak pewne kryteria przynajmniej Kościół katolicki stawia. Mianowicie tym kryterium jest w miarę regularne praktykowanie. Chociaż on doskonale wie, że w dzisiejszym świecie około połowa katolików nie praktykuje. No to on mówi, no takim probierzem, kryterium, czy poważnie się traktuje Boga i swoją wiarę, czy nie. Bo można traktować niepoważnie. Ale kryterium, które pozwala to odróżnić, jest przynajmniej w miarę regularne praktykowanie. I może właśnie króciutki fragment z mojego duchowego testamentu Ratzingera. To jest tekst jednostronicowy, który ukazał się kilka dni po jego śmierci, ale był napisany w 2006 roku, czyli napisał go już po wyborze na biskupa Rzymu
I trzymał go. I trzymał go pewnie z takim wskazówką, żeby został opublikowany po jego śmierci. I to byłaby jego odpowiedź na te zmieniające się mody. Fragment przeczytam. Od 60 lat towarzyszę drodze teologii, zwłaszcza biblistyki, i widziałem, jak wraz ze zmieniającymi się pokoleniami upadają pozornie niewzruszone tezy, które okazywały się jedynie hipotezami. Pokolenie liberałów, Harmak, Jülicher i tak dalej, pokolenie egzystencjalistów, Bultmann i tak dalej, pokolenie marksistów. Widziałem i widzę, jak z plątaniny hipotez wyłonił się i na nowo wyłania racjonalność wiary. Jezus Chrystus jest naprawdę drogą, prawdą i życiem, a Kościół przy wszystkich swoich niedoskonałościach jest naprawdę Jego ciałem. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze takie jedno zdanie chciałem powiedzieć, że ja właściwie nie mówię o filozofii, bo dzisiaj filozofii takiej, która by można uznać, nazwać filozofią, to nie ma. Filozofia jest właściwie na obrzeżach i każdy ma swoją filozofię i takiej jakiejś wiodącej nie ma. Bardziej, oczywiście też dzisiaj już Sartrów nikt nie czyta, to już minęło rzeczywiście. Natomiast to nie ma wątpliwości, że zderzamy się z człowiekiem ponowoczesnym, który jest nieracjonalny, tylko uczuciowy i emocjonalny, który jest indywidualistą i to egoistycznym. Mamy kryzys więzi społecznych, kryzys Kościoła i to są te problemy, jak do tych ludzi dotrzeć, do tego ponowoczesnego człowieka, który jest relatywistą, konsumpcjonistą. I to jest pytanie, czy jaka teologia ma być dla tych ludzi. W jaki sposób do takich, nie wiem, czy wierzących właśnie, czy niewierzących dotrzeć. Bo oni nie są ani wierzący, ani niewierzący. Tylko są właśnie relatywistyczni, egoistyczni, nieracjonalni i tak dalej. Bardzo dziękuję. Właśnie starałem się no, tak zbudować prezentację, żeby wyeksponować sposoby, którymi Ratzinger się czy posługiwał, czy by się posłużył, gdyby miał takie zadanie właśnie dotarcia do ludzi kształtowanych przez współczesność. No główna myśl, ja bym się trzymał jego głównej myśli, która nawet padła w tym testamencie duchowym. A skąd my wiemy, że ten relatywizm i ta właśnie indywidualistyczna wizja świata będzie długotrwała? A skąd my wiemy, skoro ludzkość na drogach myślenia ciągle coś zmienia, nie? No, ciągle coś jakiegoś innowacyjnego jest, a skąd my wiemy, że nie nastąpi jakaś oddolność, czy odrodzenie, czy jednak konsolidowanie pewnych wspólnot myśli? Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, jaka będzie droga naszej cywilizacji, naszej kultury. Czy ona naprawdę będzie zmierzać i dojdzie do rozpadu, nie byłaby pierwszą, prawda, która wskutek indywidualizmu, relatywizmu, wygodnictwa, egoizmu, konsumpcjonizmu rozpadła się, zawaliła się. A może taka jest właśnie logika? Może taka jest część wielkiego sensu, żeby ludzkość w tym wymiarze swoim kulturowym, historycznym testowała, jeśli chce, testowała różnego rodzaju scenariusze, różne jakby prądy duchowe czy ideowe, żeby ciągle się przekonywała, może to następne pokolenie uczyło się na błędach poprzednich, że to było złe, to nie miało sensu. Nie? Tak jak my się powoli uczymy na błędach poprzednich nawet wieków. Przecież 100 lat temu była era przemysłowa i uprzemysłowienia. I mówiono, że jedyny postęp ludzkości to będzie coraz więcej doskonałych maszyn. Dzisiaj co my robimy? Ukrócamy to wszystko, bo niszczy planetę, bo niszczy środowisko naszego życia. A kto dzisiaj jest w stanie udowodnić i powiedzieć z całą pewnością, że za 100 lat nie będzie analogicznie? Czyli, że za 100 lat ludzie nie będą się uczyli na błędach, powiedzmy, naszej kultury i cywilizacji,
gdy ona rozpadnie się albo będzie naprawdę dopuszczała coraz to większe tragedie i będzie wobec nich bezsilna. Właśnie z powodu indywidualizmu i relatywizmu. Człowiek właśnie zrelatywizowany, człowiek w świecie indywidualistów, egoistów, nie ma ochoty się zajmować innymi. Nie to, że nie ma siły, on nie ma ochoty, on ma siłę zajmować się samym sobą. I dlatego właśnie chrześcijaństwo ma siłę. I Bóg chrześcijański ma siłę, dlatego że on nakazuje, bo sam to pierwszy zrobił, zajmować się odpowiedzialnie ludźmi, światem, rzeczywistością i zaangażować się do uniżenia, do krzyża dla człowieka, dla sensu jego życia. Właśnie dlatego wydaje mi się, że jest całkiem możliwe. Nie wiemy, jakie będą drogi przyszłe, najbliższe, ale rysuje się kilka scenariuszy albo rozpadu, albo jakiejś wielkiej geopolitycznej wojny, gdzie naprawdę rację będzie miał silniejszy i uzbrojenia, albo taka w miarę pokojowa droga, w której jednak ludzie będą wyciągali wnioski z błędów i wchodzenia w ślepe uliczki, niezależnie od tego, jaką drogą, bo tu też świat może podążać kilkoma drogami. Naprawdę tych dróg może być świat wielkiej polityki swoją, świat codzienności swoją, młode pokolenie swoją, filozofia swoją, ale jedno jest pewne, niezależnie od tego, kto jaką drogą pójdzie, chrześcijaństwo w każdej z tych dróg się sprawdza i wygrywa. Tu absolutnie ksiądz profesor bardzo fajnie to powiedział teraz, ale mi jeszcze jedno zdanie sprowokował akurat o robotyce, bo jest ogromny projekt na Podkarpaciu, 20 kilka milionów na robotykę właśnie i on jest teraz myślenie, jak to zrobić. Próbowałem jakoś w ten projekt włączyć etykę i spotkałem się kilka dni temu z bardzo ważnymi ludźmi z nauk ścisłych i usłyszałem od jednego profesora, że oni kompetencji miękkich nie widzą do robotyki. Etyka jest kompetencją miękką, więc po półgodzinnym sporze jakoś do konsensusu doszliśmy, ale dla nich to jest miękka kompetencja, czyli coś na zasadzie komunikowania się i tak dalej. Czyli tak często myślą właśnie ludzie, którzy zajmują się technologią i techniką, co oczywiście powoduje, że potem mamy takie problemy, jakie mamy. Czy można? Tak? Pewnie tak. Benedykt XVI wiemy, że odnosi się do natury Boga, ale też z tekstów wiadomo, że ojciec Benedykt odwoływał się do natury człowieka. Ufał człowiekowi, zresztą tak myślę, bo odwoływał się do świętego Augustyna. To był też oprócz Bonaventury jego mentor. I tutaj miałbym taką dyskretną, ja nie jestem teologiem, jestem tylko ojcem, człowiekiem, mężem, ale tak sobie myślę, że właściwie mimo różnych pojęć, czy tych, które gdzieś tam sięgają lat 70., 60., ci, którzy szli do Emaus i słuchali słów tego, który był towarzyszem podróży i odwoływał się do różnych pojęć, które były zapisane w pismach, ich serca pałały. Czyli budził się ten duch, to pragnienie poznania. I myślę sobie, że nawet jeżeli dzisiaj pytamy, czy 60-70 lat temu pojęcia, które się pojawiają w teologii Ratzingera, są nieadekwatne do współczesności, to jednak czujemy, że serce nasze pała i to nawiedzenie, myślę, że ma szansę bytu u każdego człowieka, tylko w odpowiednio innym czasie. Innym czasie. Czas nawiedzenia jest czasem zagadkowym i nie wiemy, kiedy on nastąpi, ale myślę sobie, że to właśnie dzięki nam, ewentualnie właśnie dzięki nam jako świadkom, dzisiejsza młodzież może właśnie odkryć ten w sobie czas nawiedzenia. I to pojęcie Boga
tak trudne teologicznie tutaj używane przez Ratzingera, zobaczyć w nas, w naszym spojrzeniu, w naszym geście, w naszym duszpasterstwie. To taka refleksja, ale jeszcze właśnie tak mi przyszło na myśl odwołać się do Ojcostwa Boga. Bo tutaj ksiądz profesor wspomniał o tym, że niektórzy nie dają sobie tej możliwości, tej szansy, żeby ulokować się w blokach startowych i dać sobie szansę, żeby poznać Boga. Kocham Boga jako Ojca, ale dlatego, że byłem kochany przez Ojca. Bo On nauczył mnie kochać, czyli ten biologiczny ojciec, mój towarzysz. Dzisiaj myśląc o rodzinie, właśnie widzimy brak i ojca, brak matki, brak rodziców i młodzieży z pewnością jest dlatego też trudno, że właśnie to ojcostwo gdzieś tutaj się zagubiło, nie ma tego ojcostwa. Także w duszpasterstwie kapłańskim, rozumienie misji kapłana jako ojca. Bóg jako ojciec uczy mnie ojcostwa, ale rozumiem jego ojcostwo, dlatego że byłem kochany przez ojca. I dlatego ten, kto nie potrafi ulokować się w blokach startowych, tak jak tutaj ksiądz profesor powiedział, dlatego może tak jest, bo nie miał doświadczenia miłości. I dlatego punktem najważniejszym w moim przekonaniu skromnym teologii Ratzingera jest największa siła grawitacji, a tą siłą grawitacji jest miłość, bo Bóg jest miłością. Tak, jedno tylko mogę dodać, że właśnie chrześcijaństwo też ma siłę z tego powodu, że ono nie ustaje w takim budzeniu miłości i takiego zapotrzebowania na miłość. Właściwie chrześcijaństwo jest religią miłości. Chrystus jest dowodem miłości, jest samą miłością. Bóg sam jest miłością i to aktywną miłością, która wychodzi nieustannie ku człowiekowi. Nawet jeśli człowiek jakoś tam o nim zapomina, ale Bóg nie daje o swojej miłości zapomnieć. I niezależnie od tego, właśnie może to jest funkcja chrześcijaństwa i chrześcijan w dzisiejszym świecie. Kościół pełni funkcję według Ratzingera terapeutyczną. Zanim ruszyło nasze dzisiejsze spotkanie, to właśnie z kilkoma księżmi rozmawialiśmy, jak bardzo Ratzinger znał się na psychologii, czytał psychologów, także różnego rodzaju psychiatrów i terapeutów. I on nazwał to, że Kościół pełni funkcję terapeutyczną, bo wielu jest dzisiaj ludzi, którzy żyją z nieprzebaczoną winą, z konfliktem sumienia. I jedyne, co może ich uleczyć, to wyrzucenie z siebie swoich grzechów i uzyskanie przebaczenia przy miłości, nowej szansy od najwyższej instancji. I właśnie dlatego Kościół pełni i od zawsze pełnił i zawsze będzie pełnić tę najważniejszą funkcję terapeutyczną, leczniczą, leczącą. Że nawet jeśli życie się rozbije, rozłamie, to zawsze jest do kogo wrócić. To jest Bóg chrześcijański. Właśnie prawdziwość, realne istnienie Boga chrześcijańskiego polega na tym, że to jest Bóg, który jedynie może pociągać człowieka, który jedynie może być jego bratem, przyjacielem, skałą, oparciem, fundamentem, początkiem i kresem, bo on jest w stanie go podnieść z całkowitego upadku. To jest historia Adama od samego początku i to jest historia właściwie wszystkich nas, dzieci Adama. Ciągle ten Bóg nam za każdym razem ufa od nowa, za każdym razem i pociesza, i przebacza, i daje nadzieję. Właśnie jeśli jakakolwiek religia daje człowiekowi realną możliwość zaczęcia od nowa, to jest to chrześcijaństwo. Żadna inna tego nie robi.
przepraszam, że będę siedział. Gdy Jan Paweł II gasł, przeczytałem jedną książkę Ratzingera. Nie znając go w ogóle, od razu zapragnąłem, żeby został papieżem. Został papieżem. A w moim odczuciu, do dziś mam takie odczucie, że był bardzo osamotniony w swoim myśleniu, działaniu. Może był bardzo traktowany poważnie przez różne środowiska, ale był bardzo osamotniony. Tak sobie myślę, lubię słuchać kazań w różnych kościołach, w różnych miejscach, słuchać jakiegoś wykładu nawet dotyczącego religii. Jak się to stało? Przez tego języka wykładu, z języka homiletyki znika, albo całkiem, prawie całkiem znikła ten wytrych, o którym ksiądz profesor mówił, Jezus. Ten wytrych Ratzingera, Jezus. Teologia moralna została już wypowiedziana przez 77 razy. Uzasadniona teologią moralną. Brak jest uzasadnienia i ukierunkowania na Jezusa. Jak się to stało? Czy może, żeby znaleźć komunikację do współczesnego człowieka, trzeba wrócić do prostego Jezusa? Prostego Jezusa językowo, nie chcę tu powiedzieć, że prostego, że nie Boga. Jezusa Boga, Jezusa miłości, Jezusa drogi, Jezusa nadziei, Jezusa zmartwychwstania, Jezusa dawcy moralności, miłości, dawcy życia, świata, wszechświata. Jak się to stało, że ten przekaz o Jezusie, ta teologia Jezusa, osoba Jezusa, jest ciągle jakoś tak zmarginalizowana, a Ratzinger czy Benedykt odszedł z tego świata ze słowem na ustach Jezus. Dziękuję. Tak, nawet te słowa brzmiały: kocham Cię, Panie. Jego ostatnie słowa. Troszkę i tak, i nie. To znaczy, nie był do końca osamotniony, na pewno nie był. Nie był osamotniony, ponieważ bardzo wielu ludzi zakochało się w jego teologii i ją czytało, czyta, propaguje. Jest Instytut Ratzingera, który Ratzingera wydaje po niemiecku. Mamy Ratzingera w całości wydanego po polsku. Jest wielu teologów w naszym kraju, którzy objaśniają Ratzingera, komentują, przypominają Ratzingera. Ksiądz profesor Szymik na przykład, ksiądz profesor Krzysztof Guść, bardzo wielu innych. Jest na całym świecie jest takie też zamiłowanie do prostoty i głębi Ratzingera. Ale odpowiedziałbym na te smutną, może to smutne zjawisko wyparowywania, znikania czy przysłaniania Jezusa Chrystusa w teologii przez samych teologów słowami samego Ratzingera. On wyraził się, że w latach 70. w Niemczech na uniwersytetach niemieckich i wydziałach teologicznych stała się rzecz niezrozumiała. Mianowicie teologowie zaczęli wstydzić się wiary, ponieważ byli w swoich środowiskach naukowców, racjonalistów wytykani jako irracjonaliści, nie naukowcy. W związku z tym oni w akademickiej teologii coraz rzadziej przywoływali w ogóle to, że wierzą i że dla nich Jezus jest nie tylko Jezusem z Nazaretu, ale także Jezusem Chrystusem, czyli trzonem wszystkiego, trzonem, fundamentem chrześcijaństwa. I Ratzinger pisze: z przerażeniem na to patrzyłem, z przerażeniem.
ale całkiem świadomy tego, że moi koledzy, wielu moich kolegów uniwersyteckich teologów wybrało taką drogę. Chcieli być naukowcami i chcieli, żeby ich środowiska uniwersyteckie traktowały jako naukowców. I stąd pojawiły się właśnie różnego rodzaju krytyki podstaw wiary, artykułów wiary, tez w ramach teologii moralnej. Ratzinger nie został osamotniony, nie był osamotniony. Jego głos był bardzo ważny. Przecież Jan Paweł II uczynił go prefektem Kongregacji Nauki Wiary od bodaj 81 roku. I jakie fantastyczne i opatrznościowe to było. Jan Paweł II wiedział, co robi. Powierzył to bardzo odpowiedzialne stanowisko najwybitniejszemu teologowi i bardzo wiernemu teologowi, wiernemu Kościołowi. I wystarczy spojrzeć na dokumenty, które wydała przez cały czas prefektury Ratzingera kongregacja. Jakie one były ważne i jak one broniły jednoznacznie ortodoksji wiary Kościoła. Zarzucano Ratzingerowi, jak śmiał jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary zaoponować przeciwko Hansowi Kingowi, kiedy ten ewidentnie odszedł od ortodoksji katolickiej. A Ratzinger śmiał. Uważał to za rzecz normalną, oczywistą, normalną. Każdy, zwłaszcza prefekt kongregacji, każdy biskup powinien to uczynić. Nie ma zgody, nawet jeśli teolog jest wybitny, poczytny, publikowany szeroko w różnych językach, jeśli głosi nieprawdę, a głosi siebie, musi być mu zwrócona uwaga. I musi Kościołowi być, ktoś musi powiedzieć, kongregacja musi powiedzieć, że jego poglądy nie są zgodne z wiarą Kościoła. Pamiętamy doskonale, jakie były komentarze w świecie, zwłaszcza zachodnim, bo u nas bardzo pochlebne, pozytywne, po ukazaniu się dokumentu Dominus Jezus. Świat zachodni był przerażony, świat zachodni rozdzierał szaty. Teologowie akademiccy, niemieccy, szwajcarscy rozdzielali szaty, że zabito tym dokumentem dialog międzyreligijny. Wcale go nie zabito. Ratzinger przypomniał fundamenty wiary chrześcijańskiej i wcale nie zabił żadnego ekumenizmu, żadnego dialogu międzyreligijnego. Wręcz pokazał jego głębsze podstawy, ale tam było rozdzieranie szat. Niedawno czytałem taki tekst Ratzingera z lat 80., gdy odbył się synod w Rzymie poświęcony rodzinie i małżeństwu, i Ratzinger napisał tekst, w którym przedstawia, właściwie popularyzuje główne idee czy rozstrzygnięcia tego synodu i mówi taką ciekawą rzecz. Prasa niemiecka, zanim tylko cokolwiek napisałem i opublikowałem, prasa niemiecka miała już gotową krytykę moich wypowiedzi. I prasa niemiecka wiedziała i od razu krytykowała to, że Ratzinger opowiedział się za pigułką, bo wiadomo, o co wtedy chodziło. Czy synod odrzuci naukę humane vitae, czy ją potwierdzi. Ratzinger mówi, było tak bardzo wiele razy. Jeszcze nie zdążyłem się wypowiedzieć jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, a już prasa niemiecka donosiła, co Ratzinger wstecznego, fundamentalistycznego, tradycjonalistycznego napisał. Bardzo znamienne są jego słowa. Za jego prefektury i jego decyzją otwarto archiwum świętego oficjum, to znaczy tajne archiwa Kongregacji Nauki Wiary. I Ratzinger pisze w jednym ze swoich tekstów, prasa niemiecka się rozpisywała. Chociaż żaden z dziennikarzy jeszcze do tego archiwum nie przyjechał, nie odwiedził go, a już zostało otwarte. Prasa niemiecka się rozpisywała.
pod stertą kurzu są tam hektolitry krwi niewinnej, męczonych, torturowanych przez inkwizycję. Owszem, to prawda, tak był traktowany w swojej ojczyźnie zwłaszcza i w świecie zachodnim, ale w Kościele katolickim był traktowany z całą powagą, z wielką wdzięcznością, z wielkim szacunkiem. Na pewno nie był sam. Znaczy, ja skończyłem socjologię, ale z socjologii nie żyję, ale coś tam z filozofii po prostu mi zawsze zostało. I mnie uczono zawsze, że ostatnim wielkim filozofem to był człowiek z Królewca, a potem to już po prostu było coraz gorzej i gorzej. Następna sprawa to przerażenie mnie zbiera, jak my mówimy, przechodzimy po prostu tak bezkrytycznie nad rokiem 1517, i po prostu zadajemy się z reformacją, bo dla mnie reformacja to po prostu nie jest w ogóle religia, która wychodzi z reformacji, to nie jest, dla mnie reformacja to jest ideologia, a nie religia. To tylko tak powiem i po prostu jak powiem za księdzem Guzem, że największa herezja no to była w 1517 roku, którą zrobił Luter. I po prostu, i dlatego potem Ratzingerowi może w tym kotle niemieckim tak się bardzo po prostu źle pracowało, bo żeby to wszystko zrozumieć, to by można było jeszcze mówić o tak zwanej szkole frankfurckiej. I co z tej szkoły frankfurckiej w ogóle wynika, prawda? Potem ja bym się nie zgodził, że my żyjemy w ponowoczesności, bo według mnie ponowoczesność to się już dawno skończyła. My żyjemy w świecie permanentnej zmiany. Jeżeli ktokolwiek mówi, że po prostu, że nie dojdzie do żadnej... Znaczy, mnie się wydaje, że dzisiejszy świat skończy tak jak święty Paweł pod Damaszkiem. I się po prostu wtedy przekona, co jest w ogóle w tym dzisiejszym świecie, że tak powiem, no, brzydko grane. I... No, o Ratzingerze zawsze mówiono, że to jest tak zwany pancerny kardynał i ja uważam, że to było po prostu, że to było wiadomo. I chcę jeszcze powiedzieć, że jeżeli uznamy, że Ratzinger dzisiaj już nie jest, że tak powiem, na czasie, no to musielibyśmy powiedzieć, że Pismo Święte też nie jest na czasie. Ja bym chciał tylko tyle. No właśnie... Chyba jest zgoda, że jest na czasie, bo u niego można znaleźć odpowiedzi na takie nasze wielkie dylematy, choćby taki, jaki jest nasz dzisiejszy ten świat, czy taki, czy inny, a jaki on za niedługo będzie, a może sztuczna inteligencja będzie nim rządziła. Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo trafne porównanie. On jest jak święty Paweł, w swoim czasie. On ma świetne pióro, dosadny język, umysł przenikliwy. On potrafił świetnie polemizować z socjologami, filozofami, różnymi poglądami. Robił to doskonale, nawet z teologami. Polemizował z nimi, wytykał błędy, a jednocześnie trzymał się Ewangelii. Ciągle tej istoty i tego, co w chrześcijaństwie jest najważniejsze. Mnie się wydaje, że on nie tylko będzie doktorem Kościoła, ale może być nazwany doktor Christianitatis, ponieważ on był w podwójnym sensie doktorem chrześcijaństwa. Zarówno uczył, co to znaczy być chrześcijaninem i na czym polega chrześcijaństwo, ale też był jego uzdrowicielem, był takim lekarzem. Wskazywał na schorzenia chrześcijaństwa, na chwasty
nieprawdy, różnego rodzaju błędów, które się na długiej drodze chrześcijaństwa pojawiły i w naszych czasach też pojawiają. Myślę, że to bardzo dobre, odkrywcze Ratzinger jako święty Paweł naszych czasów. Znaczy, mnie się wydaje, że tutaj jeszcze dużo ma do powiedzenia to, co mówi ksiądz profesor Skrzypczak, że dzisiejszy świat cierpi na wielką apostazję człowieka sytego. To jest... I mnie się wydaje, że jeszcze chciałem coś powiedzieć, że z wszelkich przepowiedni mówi nawet i Matki Bożej, na przykład w Garabandal, to dzisiaj wiemy, że żyjemy w końcu czasów, prawda? I nikt nie da pełnej definicji, w jakich czasach żyjemy, co to jest ten koniec czasów. Mnie się wydaje, że świat w końcu czasów to żył co najmniej 3 razy. Pierwsza to była rewolucja agrarna, druga to była rewolucja naukowo-techniczna, no i dzisiaj rewolucja, tak zwana czwarta rewolucja, tak zwana informatyczna, prawda? I tylko chciałem powiedzieć, że zawsze przy wielkiej po prostu rewolucji agralnej czy naukowo-technicznej po prostu była, że tak powiem, zawsze iskrzyło. I to po prostu iskrzyło tak, że były wielkie wojny po prostu. I boję się, że ten koniec czasów może tak wyglądać, że jak to mówią współczesni, no bardzo dobrzy fizycy, na przykład profesor Andrzej Dragan, mówi, że jak tak dalej pójdzie, nawet to, co pan ksiądz profesor powiedział z tym światem sztucznej inteligencji, no to ta sztuczna inteligencja skończy człowieka i się skończy humanizm. Ja bym chciał tyle. Dziękuję. Mówimy o Ojcu Świętym Benedykcie jako teologu, a także jako papieżowi. I jeżeli by nazwać go teologiem i według tych określeń, które ksiądz profesor tutaj dopowiada, to warto, zresztą padło to w pewnym sensie, to jest teolog dwóch skrzydeł. Skrzydła przede wszystkim objawienia Bożego z Chrystusem w centrum i zrozumieniem wiary jako osobowej więzi z osobowym, a nie ideą Chrystusa. Trudno to rozwijać, choćby to można czynić. I to jest teolog, który ma mocne skrzydło rozumu. Encyklika Jana Pawła II, Wiara i Rozum, nie została rozpracowana i przyjęta tak, jak na to zasługuje. I także w kwestii Ojca Świętego Benedykta XVI, to bym się nie zgodził, że to był jakiś relatywista do lat 70., 60., bo jego teksty imponują znajomością Augustyna i Bonaventury, jak tutaj też już padło, i świętego Tomasza, a przy tym to jest też ktoś, kto doskonale zna trendy filozofii współczesnej i także był rozmówcą Habermasa czy Derrida, dyskutantem w ich kwestiach. Co do tej filozofii, czy ona jest na obrzeżach, czy nie na obrzeżach. Jak się prawdę zrobi z prawdy postprawdę, to się tak będzie myślało. Jeżeli pójdziemy za budzeniem człowieka, budzeniem jego myślenia i trzymanie się w filozofii rzeczywistości, a nie wymyślonych idei czy języka, jak w analitycznej, czy później jeszcze samych tylko relacji. I tą drogą będziemy próbowali ratować świat. Efekty będą bardzo marne. Dlatego opatrznościowe jest to, że dał Pan Bóg Ojca Świętego Benedykta XVI, i opatrznościowe także jest na to, że dzisiaj ten temat zaistniał na tej auli i oby
takim wydaniu i jeszcze zapowiedzianym jak najdłużej brzmiał i pobudzał do refleksji. Dziękuję. Dzień dobry. Wypowiadała się większość mężczyzn, to może teraz głos kobiecy. Ja jako osoba młoda tak chciałam poruszyć bardziej takie zagadnienie, nie wiem na ile to było poruszane też u Ratzingera. Natomiast ja jak dyskutuję z osobami w moim wieku, to mam takie wrażenie, że pojawia się problem bycia dobrym człowiekiem, a bycia wierzącym człowiekiem. Że często młodzi ludzie argumentują, że tak jakby wiara bardziej stawia ograniczenia albo czasem nawet wypaczenia w stosunku przez to, że są różne nakazy, zakazy prawa. I tak naprawdę po co być człowiekiem wierzącym, skoro można być człowiekiem dobrym i że bardziej odnajdujemy się w takim nurcie bycia po prostu dobrym człowiekiem i że to mi wystarczy. Więc ja chciałam zadać takie pytanie, na ile, jak rozmawiać właśnie z osobami młodymi, którzy bardziej wchodzą w taką filozofię bycia dobrym człowiekiem, a nie wierzącym. Jak to się łączy? Dziękuję. To czasami bywa bardzo wygodna ucieczka i usprawiedliwienie, tylko że trzeba pytać, czy to prawda. To znaczy, trzeba, i Ratzinger by chyba tak zrobił, zadawał pytania. A co to znaczy być dobrym? No, najprostsze pytanie. Jeśli ludzie mówią, religia nie jest mi do niczego potrzebna, mogę być bez religii dobry, to ciągnijmy dalej metodą sokratejską. No to tak mniej więcej ponad 2000 lat temu filozofia i etyka się zaczynała, nie? W Grecji. Dokładnie od tego pytania, co znaczy być dobrym? Co to znaczy być dobrym? Jakie są kryteria bycia dobrym? A co to znaczy być złym? No od tego zaczynamy, ruszamy i ciekawe, co oni wtedy powiedzą. Co oni wtedy powiedzą i jakie będą mieli dowody na to, czym to poprą? Bo łatwo jest powiedzieć i pomyśleć sobie, no świetnie, co by było, gdybym miał 2 metry wzrostu, nie? Pewnie grałbym w koszykówkę, ale akurat ja mam 1,64 m. No fajnie jest powiedzieć, że no mniej więcej wydaje mi się, że jestem dobry, ale co to znaczy? Co to znaczy? Przecież wszyscy znamy dobrze życie. Nie jest możliwe, nie jest prawdziwe stwierdzenie, że ludzie wierzący są pozbawieni wolności, stłamszonymi ludźmi i jeszcze chyba nie czynią dobra. No to w takim razie czynią zło. No przecież to jest z gruntu nieprawdziwe. A wszyscy inni niewierzący w Boga są właśnie wolnymi duchami, pełnymi energii życiowych, którzy nic innego nie robią, tylko czynią dobro. No zaraz, zaraz. Więc pierwsze pytanie jest takie, czy to jest prawda? I co to znaczy w takim układzie, skoro czynią dobro, co to znaczy czynić dobro, co to znaczy być dobrym? Ratzinger miał tutaj jasność co do przełożenia, że dzieje się odwrotnie. Przełożenie jest odwrotne. Tylko wiara w Boga, daje kryterium i daje autorytet najsilniejszy z możliwych, by trzymać się dobra, by wiedzieć, co jest dobrem, a co jest złem, by unikać zła, być w tym konsekwentnym i doświadczać jeszcze pomocy nadprzyrodzonej w tym. Natomiast to tak łatwo jest powiedzieć, że jestem dla wszystkich dobry, ale czy komukolwiek pomogłem? I w czym? I kiedy? No bo tak w myślach to można być wszędzie i można być wszystkim. Nie, właśnie bardzo często ludzie mają wtłoczone myślenie o religii,
że jest zniewalająca, że są to, jest to system nakazów, zakazów moralnych. Ale no pierwszą rzeczą, którą powinniśmy powiedzieć w takiej sytuacji, jest powiedzieć nie, tak nie jest. Religia jest przede wszystkim wolnością, naprawdę nas uwolniła, naprawdę Bóg nas uwalnia. Owszem, są nakazy i są zakazy, ale oczywiste, takie samo oczywiste. Dekalog jest fundamentem. Czy w dekalogu jest cokolwiek złego i zniewalającego? Każde przykazanie dekalogu nie tylko mnie do czegoś zmusza, każdego, ale także broni moich praw. Przykazanie nie zabijaj jednocześnie przypomina mi, obliguje, bym nikogo nie zabijał, nigdy, ale tak, żeby moje życie nie zostało przez nikogo unicestwione. Tak, dekalog broni naszych praw. Bóg jest naprawdę Bogiem wolności. Prawdziwa wolność, zdaniem Ratzingera, i prawdziwe dobro jest wtedy, kiedy jesteśmy rzeczywiście wolni. Rzeczywiście wolni jesteśmy wtedy, gdy nasze sumienie rozpoznaje kryteria odróżniające dobro od zła. Bo ja się obawiam, że jak ludzie sobie mówią dzisiaj, czy myślą, jestem dobry, mogę być w każdej chwili dobry, to im się wydaje, że wrzucą parę złotych w ramach akcji jakiejś wolontariackiej czy zbierania i to znaczy, że są dobrzy wobec świata i zbawili ten świat, albo oddali swoją nerkę umierającemu dziecku. No przepraszam, tu musi być rozsądek i uczciwość. Są różne zaangażowanie w dobro, ale religia, zwłaszcza chrześcijaństwo i przede wszystkim chrześcijaństwo nas uwalnia nas od egoizmu, że każdy będzie teraz sobie uważał, że ma słuchać tylko własnego sumienia i to, co ono mówi. Aborcjonistom, zwolennikom aborcji, ich sumienie mówi, albo tak sobie wmawiają, że ich sumienie mówi, że aborcja jest dobrą rzeczą. I co? I w takim razie, i to jest pytanie, które kierował Ratzinger do współczesnego świata, a może warto o to ich zapytać? No to w takim układzie, skoro religia jest systemem nakazów i zakazów, zniewala, a w niczym nie pomaga, bo każdy może być dobrym człowiekiem, to w takim razie powiedz mi, zabiłbyś dziecko czy nie? Jesteś za aborcją czy nie? Zobaczymy, co wtedy. To będzie pierwszy probierz tej dobroci. A potem mogą być kolejne. Bo jest dokładnie odwrotnie. Religia z dekalogiem, z najwyższą instancją, najwyższego prawodawcy i tego, który zapyta o nasze życie pod kątem moralnym na końcu, gwarantuje to, że nie będziemy się kierowali, bo nie możemy się kierować jakimś indywidualistycznym, często egoistycznym głosem sumienia. Ale mamy się kierować tym, co faktycznie gwarantuje dobro i nakazuje nieczynienie zła. Tym mamy się kierować. Natomiast wydaje mi się, że zupełnie tego nie mają ludzie, którzy twierdzą, że człowiek jakoś tak jest swobodnie, z natury dobry, wielkiego problemu dla niego nie ma, żeby czynić dobro, religia jest niepotrzebna, tylko co takiego dobrego uczynili? No właśnie, a i tu jest chyba istota rzeczy. Ja myślę, że to wszystko w spokojnej rozmowie warto drążyć i nie dać się takim prostym sformułowaniom, które bardzo często są naprawdę wygodnictwem. To ludzie mówią inne rzeczy, że no właśnie nieważne jaka religia, nieważne w co, w kogo się wierzy, wystarczy być dobrym człowiekiem. No ale właśnie od tego wystartujmy. Co to znaczy być dobrym człowiekiem? Czy dobry człowiek dzisiaj
jest za aborcją czy przeciwko, albo się wycofuje i nie ma zdania, albo jest za eutanazją, albo przeciwko. Co robi dobry człowiek względem no, takich problematycznych kwestii? Nielegalni imigranci, wojna na Ukrainie, różnego rodzaju inne kwestie. Co by zrobił dobry człowiek? No i wtedy w dyskusji pewnie by wyszły nie takie oczywistości, co by zrobił dobry człowiek. Chciałam zadać jeszcze jedno pytanie, odnosząc się też do młodych ludzi. Miałam ostatnio doświadczenie rekolekcji z bierzmowanymi, gdzie posługiwałam jako animator i zapytałam ich po prostu, jakie mają doświadczenie Boga. I oni, zamiast o doświadczeniu Boga, oni mówili o doświadczeniu Kościoła, ale nie odnosząc się w tym do Boga. I właśnie młodzi teraz nie pytają, czy Bóg istnieje, a może szukają właśnie odpowiedzi w tym w Kościele, ale w Kościele nie znajdują odpowiedzi na to, czy Bóg istnieje. I teraz jak w naszym Kościele pokazać młodym Pana Boga? Bo ja ich zapytałam o to doświadczenie, oni mówią, no siedzimy w Kościele i się nudzimy. I teraz nawet same to też, jak pokazują wszystkie katechizmy, które są w szkole, idzie się bardzo często, żeby szybko zrealizować ten materiał. I w jaki sposób my mamy im dać to doświadczenie? Ja też słuchając tego wykładu zastanawiałam się, czy ja faktycznie bym uwierzyła w takie argumenty. Jedynym argumentem, tak sobie pomyślałam, że mógłby być faktycznie, który by mnie przekonał, eksperyment, ze względu na to, że ja mam doświadczenie Pana Boga i tylko to mogło mnie przekonać. Ale właśnie też otworzyć, w jakiś sposób otworzyć tych młodych ludzi właśnie w Kościele przede wszystkim, bo najczęściej przychodzą albo msze święte, albo katecheza. Tak, bardzo dziękuję. Myślę, że to pytanie i tę wypowiedź warto zapamiętać. I właśnie to pytanie, które Pani zadała im i ich odpowiedź, to naprawdę powinniśmy zapamiętać, bo to może być punkt startu nie tylko do, tak mi się wydaje, kolejnego spotkania o Ratzingerze, bo dzisiaj nie zdążę, nawet nie pokuszę się o to, żeby jego odpowiedź na to pytanie dać, bo ona jest niesamowicie rozbudowana, ale też bardzo prosta, ale właściwie sprowadzałaby się do tego. Tak, prawdziwa reforma w Kościele, prawdziwa reforma to nie jest reforma administracyjna, czy kurii watykańskiej, czy struktur diecezjalnych, czy nie wiem, seminarium, czy czegokolwiek innego. Prawdziwa reforma, która powinna w Kościele się dokonywać nieustannie, polega właśnie na tym, czy w Kościele, we wspólnocie wiary i powszechnej, i lokalnych, czy ludzie by odnaleźli Boga, gdyby tu przyszli. Co by odnaleźli? Ratzinger miał takie zdanie, że jak to się stało, to było właściwie pytanie, dramatyczne pytanie w jednym ze swoich tekstów, jak to się stało, że chrześcijaństwo stało się religią nudną i nużącą. Że chrześcijaństwo tak w większości współczesnych Europejczyków dzisiejszych, z zachodu i wschodu, biorąc wszystkich razem, ochrzczonych i tu wyrastających, że właściwie tego chrześcijaństwa nie widać. Na zachodzie nie widać, bo coraz mniej kościołów fizycznie jest. U nas są kościoły, są parafie. No ale właśnie to pytanie. Pytanie jest, czy jedno, czy drugie, czy znajdujemy w naszych kościołach znudzone chrześcijaństwo i nudnych chrześcijan, może już zmęczonych wszystkim, zmęczonych może trochę brakiem entuzjazmu, własnej wiary i własnej wspólnoty wiary, może już trochę przytłoczonych ciągłym przypominaniem czy eksponowaniem, jakie to kolejne grzechy, skandale są w Kościele. Może już jesteśmy tym naprawdę zmęczeni, znużeni, ale nie powinno tak być, że ludzie, którzy przyjdą na mszę świętą, na Eucharystię, czy na jakieś nabożeństwo, na katechezę,
nie znaleźli entuzjazmu wiary. Bo jeśli znajdą tylko znużenie, nudność, kłótnie, spory, połajanki wzajemne, to tylko machną ręką z politowaniem, pójdą gdzie indziej. Naprawdę pani ma rację i ta młodzież ma rację. Naprawdę. Naprawdę. I pytanie, które dzisiejszego wieczora było naszym najważniejszym pytaniem, czy Bóg istnieje, czy nie, to, że istnieje i kim jest i jaki jest, powinno być widoczne w naszych wspólnotach kościelnych, w naszym kościele. Oczywiście. I tym zakończę, nie? Że taki kościół widzieliśmy za Jana Pawła II. Dynamiczny, apostolski, przez podróże papieskie, gdzie gromadzili się ludzie, gdzie to kościół ludzi naprawdę z entuzjazmem, wcale nie znużony i nudny. Właśnie kościół nadziei, kościół życia, kościół wolności. Przecież nikt nas na te spotkania z Janem Pawłem II nie zmuszał, żebyśmy szli. Szliśmy sami, a nawet czekaliśmy na to z utęsknieniem i żałowaliśmy, że już musiał odlecieć do Rzymu. No właśnie, no właśnie, w naszych dzisiejszych czasach inaczej, w inny sposób, ale powinien być widoczny entuzjazm wiary chrześcijańskiej, właśnie tego, że Bóg jest naprawdę i że jest Bogiem chrześcijańskim, w którego nasi poprzednie pokolenia naprawdę głęboko wierzyły. To jest Bóg paschalny, Bóg, który przychodzi przez śmierć ku życiu i daje nieustannie życie, Bóg nadziei, Bóg nowości, Bóg zbawienia, Bóg silniejszy od wszystkich potęg kosmicznych, politycznych i światowych, filozoficznych, intelektualnych, naprawdę. Bóg prostoty, Bóg miłości, Bóg czasu, który zawsze ma dla nas. Tak, to prawda i to jest bardzo ważne pytanie, może najważniejsze z dzisiejszego wieczora. Moi drodzy, czas nieubłaganie biegnie, już tutaj jesteśmy ponad 2 godziny, nie wiem, czy zauważyliście. Można się zakochać, prawda, w teologii, bo można się zakochać w Bogu, więc zakochani czasu nie liczą, więc się bardzo cieszę, że tak nam szybko ten czas z księdzem Krzysztofem Kauchą biegł. Moi drodzy, zakończmy słowami modlitwy, którą napisał sam Józef Ratzinger, Benedykt XVI. W tej książce Jezus z Nazaretu jest taki jego modlitewny jeden fragment, bo każdy z nas, tak jak tutaj w tych pytaniach też to wybrzmiało, przechodzi przez różne doświadczenia, pokusy, peirasmos po grecku, różne próby, różne testy. I Józef Ratzinger, Benedykt XVI, modlił się takimi słowami do Ojca. Ojcze, wiem, że potrzebne mi są doświadczenia, próby, ażeby czysta stała się moja najgłębsza istota. Jeśli te doświadczenia pozostają w Twoich rękach, jeśli, jak to było w przypadku Hioba, pozostawisz złu trochę wolnej drogi, to pamiętaj, proszę, o moich ograniczonych możliwościach. Nie licz za bardzo na mnie. Nie przesuwaj zbyt daleko granic, w których mogę doznawać pokus. I bądź w pobliżu z Twoją opiekuńczą ręką, gdy moja miara zaczyna już dobiegać końca. Amen. Dobrego wieczoru i do zobaczenia 11 maja na kolejnym spotkaniu. Proszę nas śledzić na YouTubie i na Facebooku Instytutu Teologiczno-Pastoralnego i myślę, że na koniec oklaski dla księdza Krzysztofa.